colorida. Państwu, tym tradycyjnym marszem orkiestrowym pod tytułem Marsz Triumf miała przyjemność powitać Państwa Orkiestra Dęta Straży Pożarnej w Garwolinie. Tytułem wstępu pozwólcie Państwu mi na słów parę. Otóż, proszę Państwa, mamy ponownie możliwość i przyjemność obcować z Państwem z okazji Dni Garwolina. Orkiestra chce dziś Państwu zademonstrować repertuar taki troszeczkę różny, powiem różnisty. Jeśli w tych melodiach i piosenkach oddają Państwo jakąś swoją osobistą wartość, jeśli zdołają one w Państwu poruszyć choć odrobinę wrażliwości na piękno melodii i tekstu, to będzie to już Państwa czysty zysk, a nasza niewątpliwie satysfakcja i przyjemność. Wszystkie te utwory zinstrumentalizował w duecie ze swoim synem Zbigniewem. Powiem tak, ikona i symbol orkiestry, maestro Tadeusz Miętus. Natomiast dzisiaj przy pulpicie dyrygenckim po ojcu stanie, proszę Państwa, stoi Zbigniew, syn. I on właśnie ten koncert dziś poprowadzi. A teraz, proszę Państwa, Concerto d'Amore, kompozycja Holendra, Jakoba Dehana, utwór utrzymany w trzech stylistykach, barokowej, swingowej i rockowej. A zatem maestro czyni swoją powinność.